Cześć, witam z Trial Shopu. Dzisiaj film pod marką Inspired. Jak widzicie, mam tutaj 8 rowerów Inspired, które na szybko ściągnąłem, dlatego że lada moment nastąpi Brexit i tak naprawdę nie wiadomo co dalej. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać montaż jednego z tych rowerów. Mamy tutaj tak, Flow 24, Forplaya Pro, kolejnego Flowa, Flow Plus, znowu Flow Plus, Forplay Pro, Arcade, no i Forplay Team. Zdaję sobie sprawę z tego, że z perspektywy osoby, która będzie taki rower kupować, najprawdopodobniej zainteresuje Was montaż roweru Flow albo Flow Plus. Natomiast, żeby ten film był troszeczkę ciekawszy, chciałbym zmontować coś naprawdę fajnego. Nie mogę się doczekać, żeby ten karton otworzyć, żeby ten rower złożyć i go sobie zobaczyć na żywo. Dlatego w dzisiejszym filmie będziemy montowali Forplay Team, który jest jednocześnie drugim najwyższej specyfikacji rowerem Inspired. W tej chwili jest dostępny w sklepie za bagatela 11 tysięcy złotych. Dużo, niedużo. Oceńcie sami, czy ten sprzęt jest wart swojej ceny. Mamy kierownicę z mostkiem. Mamy koła. Przednie na sztywną oś. Świetna obręcz, świetna opona. Cieniowane szprychy. Mamy tylne koło na tutaj grube śruby, na piaście hołpa. Pudełko z częściami i pudełko z hamulcem. Z hamulcami, przynajmniej mam taką nadzieję. No i gwóźdź programu, czyli frameset. Wyobraźcie sobie, kupujecie rower za 11-12 tysięcy złotych. Lekki, wytrzymały, po prostu zajebisty w każdym calu. Aż mnie korci, żeby złożyć ten rower z tymi odblaskami. Niestety takie są przepisy Unii Europejskiej. Inspired po prostu, żeby mieć święty spokój, mimo że tego nikt nie sprawdza. Dorzuca właśnie cały komplet odblasku, więc w tym pudełku z częściami jest po prostu wór tych odblasków. Mamy pedały platformowe Inspired. Mamy kolejny hamulec MT7. Napinacz. Śruby, łańcuch. Tutaj mamy kierownicę Arcade, mostek Trialtecha i fantastyczne gripy zaciskowe z fajnymi, mocnymi metalowymi koreczkami. Napinacz ustawiam tak, żeby był na osi z zębatką, czyli tak jak teraz widzicie, oraz żeby w pozycji spoczynku mniej więcej tworzył kąt 90 stopni względem dolnej rury tylnego trójkąta.